To jest piękna rzecz, już umieć latać, móc tam w powietrzu być. Byście panowie otworzyli ten włas, to bym zrezygnował. Musimy z prezesem porozmawiać, żeby takiego black coke'a nam załatwił i będziemy na mecze latać. Cześć panowie, witam was. Dzień dobry. Maciek Szlęk. Witam, Maciek Domański, miło mi bardzo. Ja byłem wczoraj u was na meczu, dzisiaj wy widzę, jesteście u mnie. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda i już na wstępie widzimy coś ciekawego. To jest Lim 5. Jak powstawał ten samolot w połowie lat 50., to Stal Mielec wkraczała na poziom centralny. Stal i zakłady lotnicze jesteśmy powiązani ze sobą od, tak na dobrą sprawę, samego początku. Kiedyś wszyscy piłkarze byli pracownikami tutejszego zakładu, nie? Oczywiście byli zwolnieni z pracy, nie musieli tutaj pracować jako tam monter płatowców czy mechanik lotniczy. No takie funkcje widmo. Takie funkcje widmo, tak. To jest 11 Iskra. Ta największa eksplozja tego samolotu w produkcji była w latach 70. A co było w latach 70? Mistrzostwo Polski. No to właśnie, chyba nie muszę wam mówić. Eksplozja Stali Mielec. Tak jest. Tutaj mamy Irydę, lata 90. To już byliśmy na świecie, no. Tak, to byliśmy na świecie, ale też może pamiętacie, w Stali Mielec też były pewnego rodzaju zawirowania, tak? Tak. Samo było z tym samolotem. Gdzieś ten projekt skasowano. Tato właśnie o tym opowiadał. Tak, dokładnie. Bo pracował tutaj, to nieraz... A właśnie będziemy na tej hali, co tato pracował, tak? Także no. No co nie, to tam nieraz opowiadał. No to... Chciał być pilotem, no ale niestety nie zrealizował swojego marzenia. No ale był blisko, ale, blisko tak, pilotów, był nie? Blisko, bo... no. To może mnie by nie było, jakby pilotem został, no. Możliwe. Znajdujecie się w hali produkcyjnej, gdzie produkujemy samolot M28 oraz śmigłowiec Black Hawk. Krystian, tutaj twój tato kiedyś pracował, zaczynał swoją karierę na śmigłowcu Black Hawk. Później był już kontrolerem jakości, gdzie sprawdzał i weryfikował zlecenia produkcyjne wykonane przez naszych pracowników. To musimy z prezesem porozmawiać, żeby takiego Black Hawka nam załatwił i będziemy na mecze latać. Na mecze będziecie latać. Tylko przykład. Ile tam osób może być takiego Black Hawka ogólnie ze środka? Że 16. No to mało. Mało. No to trzech pojedzie autobusem. Trzech autobusem. No faktycznie. W takim zapachu pracować. Pachnie taką farbą, nie? No to ogólnie jak się maluje helikopter, to tylko jeden najczęściej, czy jest więcej na przykład do malowania? Najwięcej trzy w jednym czasie. W jednym czasie. Zdarzyło się. Jak myślicie, ile trwa malowanie takiego śmigłowca od momentu wejścia po montażu? Z pół roku, no. Panie dyrektorze, to proszę jeszcze więcej czasu. No, więcej czasu. Więcej? Nie, żartujemy. Około tygodnia roboczego, 5-6 dni roboczych. Gdybyście chcieli kupić taki śmigłowiec jako klubowy, to jesteśmy w stanie zaproponować jakąś grafikę, która by tu najlepiej no eksponowała. W cenie już. W cenie, dobrze, tak. Grafikę zaproponujemy w cenie. Chociaż tyle, że tu już mam rabaty, że w cenie będzie. Dwukrotny mistrz Polski Stal Mielec to właśnie wywodzi się tutaj z tego miejsca, z tej fabryki. Dzisiaj mamy 85-lecie i jest kontynuacja. Po Grzegorzu Lacie dzisiaj mamy kolejnych dwóch wychowanków, którzy godnie reprezentują Stal Mielec. Jest Gettinger, jest Domański. Pierwszy raz w takim samolocie, tylko trochę głowa zawadza. Skoczkowie sobie tu siedzą, jest wyrzucający, pada hasło, otwieramy z kabiny włącznikiem, drzwi się otwierają i wysiadka, nie? Potem drzwi zamykamy. A to nie wywiewa ich? Myślę, że zdecydował nas skok spadochronowy i byście panowie otworzyli ten włas, to bym zrezygnował. Może panowie tam coś powiedzą, pokażą, co tam... Bo to dla nas czarna magia tam z przodu jest na razie. Max w samochodzie dwa zegary. Tak. To teraz zapraszam do środka. Wy sobie siądźcie, a my będziemy opowiadać. Jeśli można, to sobie siędziemy. No. Tu mamy sterowanie mocą silników, tak? Tu jest jeszcze dodatkowo sterowanie obrotami śmigieł. Sami musicie tym sterować w trasie lotu cały czas? Niekoniecznie, bo tutaj mamy jeszcze autopilot. Tak? Włączamy sobie nawigację, włączamy utrzymanie poziomu lotu. Po tej trasie zaplanowanej on czyli leci, możesz włączyć tak?
autopilot, ale nie musisz, możesz samemu tak, też. Tak, można ręcznie, można przy pomocy autopilota, tak? Tak mniej więcej, ile takich lotów już odbyliście? Że pan pewnie tam przez 38 lat to pewnie pan nie policzył, ale... Nie, no liczy się loty, tysiące, z 11 tysięcy lądowań. 11 tysięcy lądowań? No, przez ten okres. To już nie robi wrażenia na panu. Nie wiem, czy bym się chciał nawet nauczyć latać. Nie wiem, czy bym chciał, serio. Latanie jest piękne, polecam. Nie wiem, czy bym chciał, ale siedząc tutaj to zazdroszczę. No tak, jak się siedzi teraz... Zazdroszczę umiejętności, że tak fajnie, nie? Tutaj siedząc... I pracy. No wierzę w to, ale nie wiem, czy bym się tego nauczyć. Naprawdę. No ale to jest trudne, nie? Trzeba przyznać, jest, nie? Ale to jest dla ludzi, no jak każda rzecz. No dobrze, ale strzelać ciągle w to samo miejsce w okienko, to też trzeba ćwiczyć, nie? Więc tu jest podobnie. Ale też odpowiedzialność jest troszkę inna. Odpowiedzialność jest inna, no więc no. Tu jest też... Ilość powtórzeń i chęci daje efekty. Znajdujemy się na wieży lotniska w Mielcu, gdzie znajduje się pomieszczenie, w którym są nasi informatorzy lotniskowi, którzy przekazują wszystkie informacje do statków powietrznych. Czy to jest jakaś praca, która, nie wiem, wymaga naprawdę doświadczenia, żeby tutaj pracować, czy jest jakaś stresująca, że coś, nie wiem, może się wydarzyć nieoczekiwanego? Zdecydowanie jest to praca stresująca. Nasi informatorzy lotniczy to są specjalnie przygotowani, przeszkoleni i certyfikowani ludzie, którzy pozdawali egzaminy. Oni mają bardzo rozbudowaną wyobraźnię, gdzie znajduje się jaki samolot, kto będzie miał pierwszeństwo, kto podchodzi według jakich procedur. Nasze lotnisko pamięta lądowanie jednego z największych samolotów transportowych, samolotu Ruslan, który 1 września 1988 roku tutaj właśnie wystartowało. Mamy piękny kadr. O, ale fajnie by było tak umieć, ale to kurde, jednak to jest dla mnie no... Ile nauki, ile pracy poświęcej. Faktycznie opowiadają nam, że to jest piękna rzecz, już umieć latać, móc tam w powietrzu być i tak dalej, ale dla nas to jest, mówię, no magia, jak się tak wsiada i patrzy, w tym samolocie się siedzi, jak to kurde wygląda, to... Bycie pilotem trzeba tak zaplanować, jak bycie zawodowym sportowcem. Piloci to są przeważnie osoby, które bardzo dobrze się uczyły. Czyli pilotem nie będziesz. No. Wzajemnie, Maciek. Wymiana koszulek tutaj oczywiście, jak na każdym meczu, prosimy, bardzo dziękuję. 3 punkty nasze, tylko Stal Mielec. Mam nadzieję, że przyniesiemy jeszcze jakąś radość. Dziękujemy bardzo. Zobacz, patrz. Okularki. No i na hali mogę pracować. Jest, syn starego Göttingera. Ale jako, nie wiem, od przenoszenia tych śrubek mógłbym być. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.